Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi, także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na bezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: „Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy?” On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: „Kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne?” Tym, który ucisza burze domowe, można powiedzieć wojny domowe, jest Ojciec, który ma łączność z Jezusem Chrystusem. Jezus, kiedy na środku wzburzonego morza Tyberiackiego wstał i przemówił do żywiołu, to wtedy nastała cisza. Ojciec rodziny jest tym, który, znając serca swoich dzieci, znając sytuację i będąc w dialogu ze swoją żoną, jest w stanie swoją stanowczością, właśnie swoją męskością, wpłynąć na ostudzenie nastrojów. Jest w stanie uciszyć burzę. Ale oczywiście musi zaproponować coś, co będzie pokarmem uspokajającym serce domowników. Oczywiście jest to modlitwa. Ojciec rodziny przewodniczy modlitwie rodzinnej.